Witajcie. Wszyscy miłośnicy perfum dzisiaj z pewnością zrozumieją mój przekaz. Jeżeli macie obok siebie kogoś, z kim możecie się podzielić swoją pasją, jesteście przeszczęśliwi, prawda? No niestety, bardzo często zdarza się tak, że nie wszyscy podzielają naszą miłość do perfum. Nie rozumieją, po co nam te flakony, te dziesiątki flakonów, które posiadamy, skoro można ograniczyć się do jednego lub dwóch, maksymalnie trzech. My natomiast uważamy, że powinno być inaczej, dlatego że kochamy zapachy. I taką osobą, z którą dzielę swoje perfumowe pasje, jest Madzia. Moja koleżanka, która mieszka tutaj niedaleko mnie, kilka ulic dalej. Gdy spotykamy się albo u mnie, albo u niej przy kawce, zawsze lądujemy przy szufladzie z perfumami i sobie opowiadamy o naszych nabytkach albo po prostu o tym, co tam się znajduje. Kilka razy temat już był poruszany i w końcu zaproponowałam jej, że może zrobię filmik o jej niedużej kolekcji, ale zawsze kolekcji. Koleżanka się zgodziła i tak oto, moi drodzy, dzisiaj opowiem Wam o pewnej sytuacji. Przyszła do mnie z tymi swoimi flakonikami, posadziła, poleciła zamknąć oczy i podtykała mi pod nos flakony swoich perfum. Miała mi opowiedzieć, co czuję i co o nich myślę. Mimo tego, że już gdzieś tam wcześniej jej widziałam, kojarzyłam, wąchałam, wiecie, to jest zupełnie dla mnie nowe doświadczenie. Dlatego było mi miło i przyjemnie. Zabawa była przednia. I cóż ten mój nos wywąchał? A wywąchał, powiem Wam, ciekawe rzeczy. Magda lubi zapachy pudrowe, piżmowe, delikatne, bardzo kobiece, subtelne. Czy takie zapachy mogą być trwałe? Czy takie zapachy mogą projektować? Czy takie zapachy mogą zainteresować? Wierzcie mi, że tak. Powstał nawet mały ranking, który prawdopodobnie przedstawię Wam w końcówce tego filmu na podstawie zdjęć. Wkleję po prostu zdjęcie i ponumeruję te flakoniki, żeby tutaj nie psuć całej niespodzianki. W każdym razie, żeby to miało jakiś sens, bo o części jej kolekcji już Wam powiedziałam w poprzednim filmie. Mowa tutaj o marce Ghost. Coś nie poszło, musiałam wykasować, nie pamiętam dokładnie, w którym miejscu, więc jeżeli jakieś informacje by się powtórzyły, to wiecie, przymknięcie oko. W każdym razie zacznę od marki Ghost i od Deep Night. Piękne, wieczorowe perfumy, właściwie woda toaletowa, bo wszystkie to są wody toaletowe, jeszcze raz przypominam. Idealne na spotkanie we dwoje. W podobnym klimacie mamy Moonlight. Jest to świetna woda toaletowa z rewelacyjnymi parametrami, ponieważ nałożyłam je wczoraj o godzinie 13. Teraz, kiedy nagrywam, mamy godzinę 11 i wierzcie mi, że ja ciągle je czuję w dole łokciowym i tutaj czuć przepiękny bursztyn połączony z drzewem sandałowym. Więc może nie mają jakiejś rewelacyjnej projekcji, ale trwałości nie mogę im odmówić wcale. No i kolejny przyjemniaczek, jest to z kolei Whisper. Woda toaletowa w moim przekonaniu idealna na co dzień, także jeżeli macie ochotę, to przyjrzyjcie jej się bliżej, bo powiem Wam, że to piżmo z cedrem, z heliotropem ma taki bardzo ładny, pudrowy wydźwięk i też się dobrze trzymały. No ale moim ulubieńcem z tych wszystkich, o których Wam powiedziałam wcześniej, jest po prostu Ghost. Piękne piżmo razem z różą. Oczywiście to nie są jedyne nuty, ale ma rewelacyjne parametry na mnie. To jest zapach, który się najdłużej trzyma i najpiękniej projektuje, także ja jestem w nich, znaczy może nie zakochana, ale jestem nimi zauroczona. Kolejne zapachy, które Madzia posiada, są to zapachy od Oriflame. Pierwszy z nich, ja już czekajcie, notateczki, przecież ja ich, słuchajcie, ja ich totalnie nie znam. Nawet powiem Wam szczerze, nie wiem, czy są dalej produkowane, ale chciałam Wam o nich powiedzieć.
Jest to zapach My Naked True z 2015 roku. Jak widzicie, jest użycie całkiem niezłe, więc musi się podobać. Zapach kwiatowy, owocowy i pudrowy. I to się akurat zgadza. Posiada w sobie kwiat jabłoni, liczy, kalabryjską bergamotkę, morele, japoński osmantus, dziką różę, kwiat bawełny, drzewo sandałowe i cedr. I powiem Wam, że również testy trwałości, zresztą wszystkich niemalże zapachów z Oriflame, o których Wam dzisiaj powiem, są całkiem niezłe, bo one też utrzymały się, były nałożone o godzinie 14, utrzymały się do godziny powiedzmy 9, 10. Niektóre z nich czuję do tej pory. W każdym razie jest to piękna kompozycja, bardzo taka świeża, kwiatowa, jednocześnie pudrowa, przykuwająca nos z takim zadziorkiem. Powiem Wam, że to jest zapach, obok którego nie można przejść obojętnie. On mnie tutaj gdzieś kusił, zaczepiał. Nie wiem, który składnik to sprawia. Być może, poczekajcie, może to jest litchi, bo litchi u mnie na skórze wybrzmiewa czasami trochę dziwnie i ma ten zadzior, który nie zawsze mi się podoba, ale myślę, że cedr, może to jest cedr. W każdym razie, ja z całą pewnością wyczuwałam na początku właśnie ten kwiat jabłoni, bergamotkę i morele. O. A potem powoli zaczął wchodzić osmantus, drzewo sandałowe i cedr. Także aż całkiem niezłe parametry, muszę przyznać. Kolejne, o którym Wam chcę powiedzieć, jest to Eclat Mon Parfum. Tutaj te parametry były już o dziwo słabsze, może też dlatego, że zapach jest nowszy, bo z 2018 roku to jest taki pudrowo i rosołowo migdałowy zapach. Ma w sobie liście fiołka, różowy pieprz, irys, biały irys, heliotrop, migdały, piżmo i paczule. I to jest dla mnie zapach pudrowy, ponieważ naprawdę bardzo dobrze wyczuwałam tutaj liście fiołka, różowy pieprz, irys i heliotrop. Puder, ale taki puder, który jestem w stanie zaakceptować, więc nie było źle. No szkoda, że tutaj parametry były słabsze. Kolejny, Mysterial Oud. 2019 rok, tutaj się już starcie nam napis, ale nuty zapachowe są tak pięknie podane i tak dobrze wyczuwalne, że tu nie miałam żadnego problemu ze zrozumieniem, cóż to takiego jest. Jest to zapach kwiatowy, taki agarowy, różany, udowy, różany, jak chcecie. Ma w sobie ud, piżmo, olej różany, goździk jako roślinę i nuty kwiatowe. I powiem Wam, że jestem pod wielkim wrażeniem parametrów tego, ponieważ nie dość, że naprawdę ładnie projektował, to wyjątkowo długo się utrzymywał. I on jest troszeczkę podobny do tego. Tutaj mamy piżmo, słuchajcie, i róże. Tutaj mamy ten ud, on jest bardziej agresywny, bardziej wyraźny, bardziej udowy. Tutaj mamy większą delikatność róży, ale te zapachy są do siebie podobne. W każdym razie, mówię, parametry niezłe, bardzo przyjemnie się je nosiło, byłam zadowolona. No i kolejne, tego to już, to, słuchajcie, totalnie zupełnie nie znam, Northern. Tak chyba mi się wydaje, Glow, Norton, nie wiem, no zapiszę Wam oczywiście nazwy w opisie. W każdym razie uroczy flakonik, użycie też niezłe. I to jest zapach, który również sprawił mi niesamowitą przyjemność i mnie zaskoczył bardzo pozytywnie. Wiśnia, melon, malina. Czerwona róża, kwiat pomarańczy, piwonia, orzech laskowy, piżmo i bursztyn. I to był zapach, który utrzymywał się z Oriflame'u u mnie na skórze najdłużej.
Ja je sobie tutaj psiknę. Madzia, mogę, nie? Ostatni raz, ostatni psik. Słuchajcie, bardzo przyjemne otwarcie. Wszystko, co jest w otwarciu, wszystko, co Wam powiedziałam, wyczuwam tutaj bardzo, bardzo dobrze. Zapach lekko słodki, bardzo przyjemny. Mówię, rewelacyjnie mi się go nosiło. Miał świetne parametry. Baza piękna, piękna, naprawdę. Taki lekko mydlany, ale kiedy mówię mydlany, nie myślcie o mydełkach, to jest coś zupełnie innego. Prawdopodobnie dzięki tym orzechom laskowym, które tutaj są, właśnie może chodzi o tą mleczność z orzechów laskowych. Może niekoniecznie mydełko. Wycofuję. W każdym razie naprawdę ja jestem pod wrażeniem tego zapachu. On tak tyci, tyci, ale tak bardzo tyci. Przypomina mi Girl of Now, teraz kiedy o tym myślę. Oczywiście Girl of Now jest dużo mocniejszym zapachem, dużo bardziej ekspansywnym, ale gdyby komuś przeszkadzało, zerknijcie właśnie na nie. Przydałoby się znowu powtórzyć nazwę, ale na pewno skaleczę. Northern Glow. Kaleczę, wiem, że kaleczę. Ale zapach jest piękny, broni się, więc jeżeli jeszcze jest, ja sama sobie sprawdzę, sama dla siebie, bo z nich ten mi się podoba. Naprawdę bardzo mi się podoba. No i na sam koniec. Moschino. Moschino, toujours glamour. Chyba tak to się czyta. W każdym razie takie maleństwo. Maleństwo, które powstało w 2010 roku. Jest to zapach migdałowy, białokwiatowy i taki pudrowy. No, jak żeby inaczej, musi być puder. Liść fiołka, kardamon, czerwona porzeczka, migdał, konwalia, jaśmin, heliotrop, piżmo i benzoes. I ten zapach. Kocham, uwielbiam za konwalię, która tutaj się znajduje. Naprawdę. Piękna, realistyczna konwalia dla mnie w moim odbiorze. Oczywiście w otoczeniu tych nutek, o którym Wam powiedziałam, bo taka naturalna konwalia jest dosyć ostra w odbiorze, a ta jest złagodzona. Niesamowicie przyjemnie się nosi. Ja tylko żałuję, troszeczkę żałuję, że ona ma słabsze parametry niż te, o których Wam powiedziałam. Nie zrozumcie mnie źle, one są wyczuwane przez kilka godzin, bo to też jest bodajże woda toaletowa. Tak, to jest też woda toaletowa. Przepięknie się rozwija, ale przychodzi taki moment po 3 godzinach, że ona już tak powoli niknie, robi się blisko skórna, a szkoda, bo konwalia bombowa. Konwalia w otoczeniu pudru. Tak się prezentują zapachy mojej koleżanki. Testy były piękne, zachęcające. Zresztą sami widzicie, że nabrałam ochoty na zakup kilku flakoników. Być może się uda, mam nadzieję, że te u mnie zagoszczą, bo naprawdę bardzo, bardzo mi się podobają. Mówię, gdyby tu dla mnie było troszeczkę mocniej, to pewnie też bym się skusiła. W związku z tym, że to nie moja flaszunia, nie chciałam jej jakoś, zresztą żadnej z nich nie chciałam jakoś się za bardzo eksploatować. Wiecie, perfumy na wagę złota. Więc może jakaś mocniejsza aplikacja by tutaj pomogła, dlatego jeżeli ktoś z Was znaję, proszę napiszcie mi w komentarzach, czy zlanie się nimi coś pomaga. Byłabym Wam wdzięczna. No i tak się to prezentuje. Widzicie, bardzo miłe popołudnie było. Później kolejny tydzień, kiedy sobie siedziałam i tak powolutku je testowałam i sprawdzałam. Dużo radości mi to dało. Tutaj niedaleko mnie czeka paczuszka od Mateusza. Od Mateusza paczuszka z męskimi zapachami. Ja wiem, że tutaj głównie mówię o zapachach dla kobiet, ale moje panie, może zainteresuje Was, a wydaje mi się, że Was zainteresuje, bo ja sama się czuję bardzo zainteresowana kilkoma z nich, bo już oczywiście musiałam powąchać.
Zbliżają się jakieś święta, wiecie, okazja na zakup, może na prezent. Coś Wam podpowiem, jeżeli klimaty Wam się spodobają. Magdaleno, ja Tobie bardzo serdecznie, z całego serduszka swojego, dziękuję za to, że dałaś mi te flaszunie, że mogłam je bliżej poznać, że mogłam o nich opowiedzieć. Was pozdrawiam bardzo serdecznie, czekam jak zawsze na Wasze komentarze i do następnego razu.